Dutch driver. Ruben is the winner of the Polish Judo Car Championship 2015 edition. He's also getting free entry fee for the next edition, next year's edition. And the second place, drugie miejsce, Maximilian Cizze! And the best of the best, third time winner, everyone knows who I'm talking about. Zwycięzca po raz trzeci Polish Indoor Car Championship, mistrzostw Polski w kartingu halowym, kierowca z Rostocku z Niemiec, Sebastian! Third time winner, po raz trzeci, zwycięzca edycji 2014 oraz obrońca tytułu zeszłego roku. He saved the title, because Sebastian won the last year's edition. Okay, and Sebastian also wins free entry for Polish Indoor Car Championship 2018, free entry for KWC 2017 this year, and free entry for European Indoor Car Challenge next year. The best of the best, top three drivers of this year edition in category open. Now please, all podium finishers or all drivers that were on podium in categories, please come with the cups. First of all, make a group photo, the best of the best in all categories. And then we'll wait for everybody. Okay, maybe everybody come. Let's change it. All drivers, friends, families, let's come to the podium, let's make the a photo. No już wszyscy byli. No mam wszyscy iść. No zawsze iść. Nie ma nigdy. Chyba nigdy nie było. Dobra, to już wszyscy. Nigdy nie było. Może tak. Yes, all the drivers, friends. Okay, where should we smile? Which camera? Smile! Uśmiech wszyscy! Polska! 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 Zginęła, póki my żyjemy. Z dzieła szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski. No, jednak polskie zawody trochę trzeba ich zagłuszyć, tak? Okej, dziękujemy, thank you very much, see you next year. Let's have today a great time, good memories. Hope to see you all again next year and maybe more. And thank you one more time for all you that's come, for all the help from the track, from the guys on the track, for referees, from the persons in the restaurant. One more time, big thank you, and I hope you enjoy it. See you next year. Dziękujemy. Tegoroczna edycja niestety dobiegła końca. Jak zwykle szybko. No cóż, troszeczkę łezka wokół. Szósta edycja.
Zaczynało się skromnie, 40 osób, teraz spokojnie z roku na rok przekraczamy ponad setkę zgłoszeń, że jest jeszcze więcej osób na rezerwie. Myślę, że świetne zawody. Najlepsi zostali ci, którzy tak naprawdę od początku reprezentowali najwyższe tempo. Nie było tutaj dużego przypadku. No cóż, zapraszamy za rok. A teraz, jeżeli ktoś ma ochotę coś powiedzieć, wypowiedzieć się, zapraszam. Karol, jeszcze jak byś chciał z kimś tam jakiś mały wywiadzik, to pewnie chętnie to zrobisz. Czy po polsku, czy po angielsku, czy po niemiecku, czy po hiszpańsku, czy po australijsku. Proszę, proszę, niech teraz Karol zajmie się rozmowami. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za tą tegoroczną edycję z Bartkiem. Staraliśmy się, żeby było jak najlepiej. W przyszłym roku postaramy się, żeby było jeszcze lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Właściwie to nie chciałem z tobą wywiad przeprowadzić, ale już sam z tobą wywiad przeprowadziłeś, więc... No lubię sobie pogadać, lubię. Dobrze. Oddajmy chwilę kierowcom, nie zagłuszajmy ich święta, bo tak naprawdę to jest w tym momencie ich wielka chwila. Tutaj mamy, poza oczywiście Sebastianem, przedstawicieli Seba Team, szkółka kartingowa z Krakowa, prowadzona przez Sebastiana Piwowarskiego. Kierowcy, które jak widać osiągają na arenie, można powiedzieć, międzynarodowej, ponieważ mamy tutaj mnóstwo kierowców z zagranicy, ogromne sukcesy. Myślę, że więcej mówić nie trzeba. Jest to najlepsza reklama. Seba, i do ciebie idę. Ciebie łapię, ciebie łapię, ciebie łapię. Twoi podopieczni osiągnęli w Szczecinie w tym roku bardzo dużo. Jaka jest recepta? Może zejdźmy kawałeczek, bo tutaj wielkie zdjęcia. Jaka jest recepta, żeby tak wytrenować podopiecznych? Bo naprawdę zrobiłeś kawał dobrej roboty. Jaka jest recepta? No na pewno ciężki trening. Ciężki trening, zaangażowanie w to wszystko, co się robi. Podejście dobre do treningu przede wszystkim zawodników. Nie wiem, mogą trenować, jeździć, trenować. Ja podchodzę do tego z sercem też i to jest moja pasja, trenowanie. Bardzo to lubię. Sam kiedyś jeździłem, teraz przekazuję swoją wiedzę chłopakom. Jak widać, wychodzi to bardzo skutecznie i coraz lepiej. Jak ocenisz organizację tegorocznej edycji Mistrzostw Polski w kartingu halowym? Jak Ci się tutaj podobało? Myślę, że no, jesteśmy tutaj po raz trzeci i no, chyba jest okej. No wiadomo, zawsze gdzieś tam na zawodach będą jakieś niejasności, jakieś tam protesty, czy jakieś różne sytuacje, które nie są zależne od organizatorów, tak? Ale no, jakoś trzeba sobie z tym radzić i no, myślę, że jest okej. Chłopakom się podoba, mnie również, także jest okej. Mamy nadzieję zobaczyć w przyszłym roku również. Gratulacje. Mam nadzieję, że tak i może w jakimś większym gronie. Zobaczymy. Jest jeszcze kilku zawodników, których też chcemy tu przybrać, więc jest szansa, że to się uda w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Vielen Dank an alle nach Hause, die zugeguckt haben. Vielen Dank alle, die mich unterstützt haben. Danke an die Taktiker, alle drum und dran. Ich bin froh, dass ich der polnische Meister geworden bin. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Vielen Dank für die Organisation. Für eine super Veranstaltung. War wieder super klasse. Vielen Dank. Wir sehen uns nächstes Jahr. Danke. Dankeschön. Sebastian, mówisz, to były dobre zawody. Tak w skrócie tłumacząc, podziękował wszystkim po kolei. Wojciech Stefaniuk. Wojtek, jesteś akurat obok, już się nie wybijesz. Piękny puchar obok. Kierowca z Gorzowa Wielkopolskiego. Wychowany na Silverze. Wychowany na tym torze. Wojtek, podejrzewam, że jest to twój największy sukces w karierze dotychczas. Czy się zgodzi? Mamy tutaj międzynarodowych kierowców. Także... Wojtek, jak twoimi oczami tegoroczna edycja PIKC przebiegała? Jak ci się jeździło? Co możesz powiedzieć?
No, jeździło się bardzo dobrze. Organizatorzy też bardzo mili, sędziowie. Dobrze przemyślane zawody. Tylko, że losowanie wózki było może niezbyt równe, ale tak to było wszystko fajnie. Czy zobaczymy Cię w przyszłym roku? To jest chyba retoryczne pytanie. No, mnie tu zabraknąć to nie powinno. Muszę, w każdym roku będę. Super. Tego życzymy wszystkiego dobrego. Gratulacje jeszcze raz. Dzięki bardzo. Na podium tymczasem robią sobie zdjęcia kierowcy z Rzeszowa, a i nie tylko, Wojtek dołączył. Matthias Krutten. Matthias. 2013 winner. Long time ago, yeah. You have to win next year. How do you feel right now? What do you think? Well, I'm maybe not 100% satisfied with my own performance, but some things to work on for next year, especially the qualifying, and then maybe with a good car throw, I think I'll try to come back next year and hope to be on the podium then. We gotta ask about one more thing, as Matthias was racing recently in the 24 hours together with Ruben Boutens. Only two drivers, they were driving for the whole 24 hours and then won the race. Matthias, how did you do that? The most simple question, how did you do that? How is it possible to drive for so many hours and win the race? It's a good question, I guess. We talked about it, to do it for 2-3 years already, before we actually did it this year, but was always difficult because it's very expensive, and this year we just decided to do it no matter what, and not really with a preset strategy, just push from the beginning, and we had a small lead of 2 or 3 laps in the midway point of the race, and the second half of the race maybe a bit slower, but we still held on to win it by less than 1 lap, so really happy with that. Unbelievable. Congratulations. Człowiek, którego myślę, że przedstawiać nie muszę, sprawca tego całego zamieszania od 2012 roku. 2012 roku jesteśmy w Szczecinie. Ja jestem po raz piąty w różnych rolach. Trzeci raz jako kierowca, 2 razy sędziowałem. Remik, co powoduje, że tylu kierowców co roku przyjeżdża do Szczecina? Jaka jest recepta na sukces twoja? Myślę, że na pewno nasze, po pierwsze, wyjazdy zagraniczne, nasze jakieś tam znajomości wśród kierowców międzynarodowych, no ale no, nie oszukujmy się, że nie byłoby tej imprezy, gdyby nie nasz obiekt, ponieważ no, myślę, że większość polskich kierowców potwierdzi, że jest to najlepszy obiekt w Polsce. Można może jedną, dwie, trzy rzeczy jakieś poprawić, ale nie ukrywajmy, że mamy tutaj idealne warunki do robienia takich imprez. Cieszę się, że udaje się nam to robić. Ludzie to doceniają, bo tak naprawdę oprócz jakichś tam krytycznych głosów jest przeważająca ilość tych pozytywnych, co nas bardzo cieszy. Kierowców z roku na rok jest coraz więcej, w tym roku parę osób minimalnie mniej. Myślę, że nadrobimy to w przyszłym roku i marzą mi się zawody na tym torze na około 200 osób. Myślę, że jest to realne, są plany tutaj właścicieli moje, może w przyszłych latach, żeby jeszcze powiększyć troszeczkę obiekt i zrobić jeszcze dłuższą pętlę. A co za tym idzie, żeby zawody były jeszcze ciekawsze. Byśmy mieli więcej wyścigów, więcej osób na torze. No staramy się, nie? Staramy się, żeby to ciągle rozwijać.
Remik, przy okazji zapytam cię, jako nagrody przyznawaliśmy również pisowe na Mistrzostwa Świata, tegoroczną edycję. Jak wszyscy, a może nie wiemy, a może wiemy, Mistrzostwa Świata w tym roku odbędą się w Madrycie, na torze karting Rivas. Całkiem spora reprezentacja z Polski będzie miała okazję w nich uczestniczyć. Powiedz parę słów na ten temat. Tak. Już o Hiszpanii tak naprawdę większość ludzi wiem, wydaje mi się, od zimy i od tego momentu chyba były przyjmowane zapisy. Sam również jestem zapisany, chcę wystartować. Nie byłem w tamtym roku, żałuję, we Włoszech. W tym roku 21 zgłoszeń z Polski razem z osobami, które dzisiaj wygrały, z Patrykiem Michałem i z Wojtkiem. Mam nadzieję, że wystartują, potwierdzą swoją dyspozycję, bo wydaje mi się, że pojechali jak dla ich dyspozycji bezbłędne zawody, tak? Nie popełniali błędów i tym wygrali z innymi polskimi zawodnikami. Nasza reprezentacja 21 osób, czołowe nazwiska, paru też debiutantów, chociażby ze Szczecina, parę osób się zaciekawiło tą imprezą i chce wystartować. Myślę, że no, wiemy dobrze od paru lat, już nie jedziemy tylko, żeby zdobywać doświadczenie w tych imprezach, tylko no, regularnie gdzieś tam obijamy się o podium lub zdobywamy medale na podium. Ostatnie dwa lata są tego przykładem. Rozpoczął to tak naprawdę Miko Marczyk, nasz, można powiedzieć, ambasador kartingu halowego, tak naprawdę też naszej tutaj imprezy, mojej Bartka, który teraz świetnie radzi sobie w rajdach i to pokazuje, że tak naprawdę tego kardziki z takimi małymi silnikami no nie są tylko taką zabawą, bo no, prosty przykład, no, proszę Państwa, wygrać z 90 rywalami na torze, gdzie decydują detale, gdzie nie ma czasu na jeden błąd. To nie jest jak powiedzmy tenis czy piłka nożna, okej, tą akcję przegrałem, następną może wygram. Tutaj nie popełniamy błędu przez te 10-20 minut wyścigu, popełniamy, spadamy o ileś miejsc w dół. Więc tak naprawdę szacunek dla tych zawodników, którzy wygrywają, którzy są tutaj na najwyższych pozycjach, bo to świadczy o tym, jak bardzo są profesjonalnie do tego podchodzą, mimo że tak naprawdę jest to sport jakiś tam niszowy, troszeczkę amatorski. Ja się cieszę, że coraz większa ekipa, coraz więcej Polaków startuje. No cóż, widzimy się w Hiszpanii tak naprawdę, kolejna duża impreza. Na pewno oglądają nas też osoby, które do Szczecina w tym roku nie przyjechały. W kilku słowach, jakbyś zaprosił takie osoby, jakbyś ich zachęcił do przyjazdu, jakbyś rozwiał ich wątpliwości, czy warto do Szczecina taką imprezę przyjechać? Powiem tak, dla tych, którzy się obawiają o wynik, szkoda być, nie wiem, tutaj ostatnim, szkoda gdzieś być w połowie stawki, dostać przysłowiowe lanie, tak, że nie jestem przygotowany, jednak nie osiągnę tego wyniku, nie zdobędę medalu, nie zdobędę pucharu, tak naprawdę zapraszam z jednego powodu. Ja wyznaję zasadę swoją, jak również innym zawodnikom i tu szczecińskim, i tych, których czasem tam coś pomagam szkolić, żeby lepiej być ostatnim wśród najlepszych mistrzów świata, niż być pierwszym wśród przeciętnych kierowców. I to potem pokazuje, jak ci kierowcy się rozwijają i tutaj startują, rywalizują z mistrzami świata. No, tutaj dzisiaj było, żeby tak na szybko liczyć, chyba 3 czy 4 tytuły mistrza świata z nami jechały. Tak naprawdę, no i z kim mamy lepiej się porównać niż z nimi? Mamy w Polsce taką możliwość, więc korzystajmy. Tak, musimy wyjeżdżać za granicę, ponosić duże koszta, żeby tam dojechać, wystartować. U nas w jakichś super warunkach tak naprawdę możemy to zrealizować, więc jak najbardziej zapraszam. Nie bać się rywalizować. Jak widać było pierwszego dnia, jak również drugiego, wielu Polaków było na podium. Tak, nie byli sami kierowcy za granicy. Kiedyś to było standardem, tylko za granicą jeden, dwóch Polaków. Teraz polskie podia wczoraj, dzisiaj również. Więc tylko przyjeżdżać, trenować, rywalizować i się rozwijać, bo Polacy są coraz lepsi. Nie ma jednego, dwóch dobrych kierowców, jest ich około 10, jak nie więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Remigiusz Czaska, współorganizator PIKC Polish Indoor Kart Championship, mistrzostw Polski kartingu halowym. Dziękuję. Ty, to tam, bo ramię boli, ja mówię, ja bym jeszcze pogadał. Na razie.